Sebastian Papke. You did it. Again. Matthias Kruten, second position, I'm coming to you. Just a few words after the race. Yeah, I think it was a really exciting final, like we predicted. But still, it was really close. At the end there, just on average, I pitted early, trying to close the gap to Sebastian. And I think I caught him with 3 laps to go, but he defended well. So congratulations to him. Congratulations to you. Melanie, if I could ask you a few words, Melanie. Melanie, you are the only woman driving in the final. What do you think about the race? It was a good race. I had a fight with Rico, so I thought, oh, maybe I can get him. But then I get Bjorn, and I thought, oh my God, I go into the pit. Then I saw Dennis, and I thought, come on, please, maybe I want to go in front of Rico. So I'm happy with the sixth place. Congratulations to you. Thank you. We asked Ruben before the final, what is his opinion after the final? Ruben, what do you think? Yeah, of course I'm disappointed. I think I'm third position in the end. And first of all, congratulations to Sebastian Papke. He did a great weekend and I think he deserved to win the championship again. Yeah, for me it was a hard final. I had a car which was really fast on the straight but had a lot of understeer in left corners. And yeah, in the end, the fast lap cost me the second place, so that's yeah, it's a bit disappointing. But still, a podium in a championship like this is it's always good. So it was a great weekend, and yeah, thanks a lot to the organizers. And, yeah, thanks. Congratulations to you. Hope to see you next year. Of course. Congratulations. Thank you. Sebastian still can't believe. What happened? Congratulations all the time. Michał Grzyb, jedyny Polak w finale. Muszę do Ciebie podejść. Zamienimy dwa słowa. Michał, byłeś jedynym Polakiem. Jest to najlepszy wynik wśród polskich kierowców. Jak Ci się jechało? Co powiesz po finale? Jak Ci się jechało? Jaki był to dla Ciebie finał? Finał generalnie był w porządku. Szkoda tylko tej czasówki, która tak powiem nie za bardzo nie wyszła, ale ogólnie bardzo pozytywnie. Chciałem tutaj po treningach czwartkowych znaleźć się w tym finale. Udało się, także jestem zadowolony. Myślę, że nawet wyższa pozycja na starcie i tak mnie wiele nie zmieniła, bo nie miałem takiego tempa jak czołówka, ale ogólnie bardzo pozytywnie. A co możesz powiedzieć o samych eliminacjach do Mistrzostw Świata, Mistrzostwach Polskich w kartingu halowym PIKC 2017? Bardzo fajna impreza. Pierwszy raz miałem okazję w czymś takim uczestniczyć. Na pewno ci zawodnicy, którzy tutaj przyjeżdżają w Czechach, pokazują mega wysoki poziom. Jest to zupełnie inna bajka niż jakiś profesjonalny karting, ale impreza bardzo fajna i polecam każdemu, kto chciałby spróbować w naszym zdaniu na hali. Dziękuję bardzo, gratulacje. Myślę, że musimy chwilę przerwy zrobić, przygotować się do rozdania. Tak myślę, że równo 8:20 będzie rozdanie. We're gonna have a short break. 8:00 will be the decoration, so we have 20-25 minutes to prepare everything. Thank you.
Jesteśmy już po wszystkich wyścigach tegorocznej edycji PIKC. PIKC 2017 dobiegło końca. Czekamy na oficjalną dekorację. Zawodnicy w tym momencie jeszcze rozmawiają po finałach. Wszyscy czekają na oficjalną dekorację. Tutaj w drużynie holenderskiej jakieś tam jeszcze wymiana zdań na temat wyścigów. A my sobie jeszcze z kimś porozmawiamy. Zobaczymy, kto będzie chciał z nami rozmawiać. Widzimy dużo drużyn. Jest zamieszanie, natomiast mamy teraz chwilę czasu, więc całkiem możliwe, że jeszcze jakieś krótkie wywiady przeprowadzimy.
usiądziemy w polskim naroczniku. Niestety niektórzy uciekli. Teraz ci z Rzeszowa uciekają. Nikt nie chce dorozmawiać, niestety. Nie śmiali jeszcze. Kierowcy kategorii... Tom, you are judged by me. What do you think about the Polish Indoor Car Championship 2017? It's awesome. It was really awesome, yeah. You're gonna come here next year? Of course, yeah. Yeah, I just didn't make the final. I was 13th after a bad semi-final, but it was an awesome championship, and I will definitely come again next year. Nice to hear it, and see you next year. Thank you. Kierowcy z Polski nas nie lubią. Odwracają się ten do kamery. Michał, ja już cię złapałem. Nie masz wyboru. Przedstawiciel gospodarzy. Michał, co powiesz o tegorocznej edycji PIKC? Powiem, że organizacyjnie było fajnie, ale może być lepiej. I wiem, że Remik pojechałby dwie dychy szybciej ode mnie na każdym wózku. Chwalimy organizatora. Wiem, że Remik Jóźdzalska jest bardzo szybkim kierowcą. Ale również organizatorem, a organizacja też ma swoje prawa i trzeba czasami wybierać. Michał, co powiesz o swoim występie w tegorocznej edycji? Uważam, że było ok, ale jakby Remigiusz Jazga jechał, byłoby lepiej. Dziękujemy bardzo. Mateusz. Mamy Mateusza Barcza. Mateusz, powiedz mi parę słów na temat twojego występu w tegorocznej edycji Mistrzostw Polski. Jak dla ciebie przebiegał ten weekend? Co chcesz powiedzieć? Weekend bardzo fajny, bardzo szybki, ze zmiennym szczęściem. Jak zawsze mnóstwo fajnych kierowców, przyjaciół, kolegów. Także weekend spędzony świetnie. Organizacyjnie też bardzo ładnie. Jedne co, no to mogły być troszeczkę lepsze wózki i szybsze, bo generalnie to możemy powoli rozkładać książkę i spać w tych jego kartach. No. Czy zobaczymy cię w przyszłorocznej edycji? No myślę, że tak, za 5 lat też, za 10 też damy radę. Dziękuję bardzo. Rozmawiamy z zawodnikami, ale porozmawiajmy też z osobami, które bezpośrednio były odpowiedzialne za organizację, za sędziowanie tych zawodów. Jestem do Konrad. Konrad był jednym z sędziów zawodów. Jak twoimi oczami, jak dla ciebie wyglądał ten weekend wyścigowy? Co masz powiedzieć? Bardzo dobrze. Uważam, że organizacja była na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy również popełniali bardzo mało błędów. No i co? Myślę, to jest mój drugi pik, który sędziuję. Według mnie poszedł lepiej niż rok temu. I oby tak dalej. W przyszłym roku również cię będziemy mogli zobaczyć? Mam nadzieję, że tak. Bardzo chciałbym wystartować. No i też, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dziękuję bardzo. Driver didn't come to us, so we're coming to the driver. Lars Ole Jens, third driver in the final. What do you think after the race? Yes, the race was very good. So the card was good, the group are really strong. But I'm happy with this result. What do you think about championship to this year's edition? Yes, I don't know. Third place or fourth place, I don't know, with the points. What do you think about the organization? Would you recommend for drivers who haven't visited us to come next year? Yes, I come next year.
very great. Thank you very much. Congratulations. Mikołaj Pel. Mikołaj, dla Ciebie nie były to pierwsze zawody. Myślę, że większość kierowców Cię już tutaj bardzo dobrze zna. Jak Ci się jechało? Jak ocenisz tegoroczną edycję? Jechało mi się bardzo dobrze w porównaniu do zeszłorocznych zawodów. Naprawdę poszło mi bardzo dobrze, więc się cieszę z tego. W finał może nie pojechałem najszybciej ze wszystkich, ale i tak się bardzo cieszę. Także no. Co możesz powiedzieć o samej organizacji zawodu? Myślę, że bardzo wysoki poziom. No tak, tak. Zobaczymy Cię za rok. Nie, nie wiadomo. Mamy nadzieję. Dziękuję bardzo. Kamil Gorlo, kierowca z Warszawy. Chcieliśmy Cię, Kamil, z zaskoczenia, ale Kamil czeka na obiad. Kamil, dla Ciebie nie były to pierwsze mistrzostwa Polski tutaj w Szczecinie. Jak byś ocenił tegoroczną edycję? Swój występ. Edycja jak co roku bardzo fajna. Coraz więcej zawodników z zagranicy, coraz trudniej o wysokie miejsca w biegach eliminacyjnych i tym bardziej o dostanie się do półfinału i do finału. Ja chciałem dostać się do półfinału, po wczorajszych biegach nie wyglądało, że się to uda, popsułem dwa biegi. No ale dzisiaj drugie i czwarte miejsce i w efekcie znalazłem się w półfinale. W półfinale cóż, kwalifikacje nie poszły najlepiej, mimo równego tempa w wyścigu, dziewiąte miejsce. Ja jestem zadowolony, bo to jest zawsze świetna impreza i dużo znajomych z Polski, z zagranicy. Super, oby za rok było jeszcze lepiej. Kamil, szczególnie Ciebie chciałem zapytać o samą organizację mistrzostw, ponieważ jako jeden z nielicznych polskich kierowców miałeś okazję uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku, także takie duże imprezy nie są Ci obce. Jak byś ocenił, tak w porównaniu z takimi jeszcze większymi imprezami, samą organizację? Myślę, że jest bardzo dobrze, nie ma się Polska czego wstydzić w tej kwestii. Bardzo duży plus tej imprezy to oczywiście miejsce, tak? Mamy tutaj super hotel, restaurację z świetnym widokiem na tor, więc dla kibiców jest to też rewelacja. Tor jest świetny i sama organizacja też naprawdę wydaje mi się, że no wiadomo, wpadki zdarzają się wszędzie. Zwykle emocje wzbudzają decyzje sędziowskie, ale tak samo jest na każdej imprezie, na której byłem, więc summa summarum wydaje mi się, że większość zawodników jest zadowolona i cóż, najważniejsze, że wygrał najlepszy. Myślę, że Sebastian był najlepszy i to świadczy też o tym, że impreza była w porządku. Dziękuję bardzo, gratulacje dla Ciebie. Dziękuję. Paweł. Łapie Pawła. Paweł udawał, że nie widzi, uciekał wzrokiem. Paweł w tym roku sędzią, jednym z sędziów zawodów. Natomiast Paweł, Ty również byłeś kierowcą. I to nie byle jakim, wicemistrzostwo świata w Aarhus w Danii. Paweł, jak Twoimi oczami tegoroczne PIKC wyglądało? Znaczy, no wyglądało podobnie jak dwa lata temu i rok temu, ponieważ też byłem sędzią.
trochę już zebrałem doświadczenia, można powiedzieć, z tych profesjonalnych serii, także myślę, że jakieś sporne sytuacje umiem w stanie dobrze je tam jakoś rozwikłać i podjąć dobrą decyzję. Trzeci rok jako sędzia, no troszeczkę nie jest już to co kiedyś, bo kiedyś sam uczestniczyłem. No jednak wiadomo, różnie tam sprawy się toczą w życiu. Mam nowy rozdział, zbieram doświadczenie jako sędzia. Prowadzę też szkółkę, także troszeczkę wybrałem inną tam dalej ścieżkę, jeśli chodzi o tutaj o wyścigi. No i dlatego też sędziuję tutaj na danym Mistrzostwach Polski. Czy w przyszłym roku dalej jako sędzia, czy powrócisz do swojej pierwotnej roli? Zobaczę, może jak będzie forma, to może wystartuję. Tego ci życzę, dziękuję bardzo. Szukamy dalej, szukamy... Bardzo ważnym elementem zawodów są sami kierowcy, natomiast kierowca w dużej mierze niczego by nie zrobił, gdyby nie jego drużyna. Podczas tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w kartingu halowym mogliśmy zobaczyć wiele drużyn, którzy kibicowali, ale także układali strategię dla zawodników. Zawodnicy z Niemiec, z Holandii, z Belgii. I właśnie teraz chcemy też porozmawiać z takimi osobami, które grają troszeczkę poboczną rolę, natomiast rolę bardzo ważną. Są to osoby, są to często rodzice zawodników, są to osoby, które przede wszystkim decydują o tym, kiedy zawodnik ma zjechać do pit stopu, pomagają wybrać optymalną strategię, analizują to, co się dzieje na torze. Tutaj mamy doping dla Sebastiana Papkę. I właśnie teraz będziemy szukać rodziców. Rodziców zawodników, których zapytamy, jak wspierają swoje dzieci. Szukamy. I znajdujemy nie byle kogo. Troszkę zaskoczenia biorę. Mamy tatę, jedynego Polaka, który startował w finale tegorocznej edycji Mistrzostw Polski. Panie tato, że się tak do pana zwrócę. Jaka jest recepta, aby zobaczyć swoje dziecko w finale Mistrzostw Polski w kartingu halowym? Czy na pewno trzeba dużo czasu poświęcić na jazdę. Także Michał ciągle gdzieś jeździ w różnych kategoriach, ściga się na profesjonalnych gokartach, ale nie odpuszcza też halowych zawodów. Czy jest duma syna po zawodach? Tak, no już w kartingu jesteśmy od 15 lat, także... 15 lat w kartingu to już trochę. Gratulacje dla pana. Dziękuję. Edyta. Edyta ucieka. Edyta, nie uciekaj. Edyta ucieka. Ale łapiemy Edytę. Edyta jest jedną z nielicznych kobiet z Polski. Jedyną kobietą właściwie z Polski, która wystartowała... Jeszcze Joanna Piwowarek, masz rację. Natomiast jest jedną z dwóch kobiet, już sprostujemy tę informację, która wystartowała, oczywiście z Polski, która wystartowała w tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w kartingu halowym. PKC 2017. Jak dla ciebie układał się ten weekend wyścigowy? Co możesz powiedzieć o swoim starcie? Bawiłam się bardzo dobrze, było wspaniale, oczywiście atmosfera mega, ale niestety nie poszło mi za dobrze, w tym roku było troszkę lepiej, no trochę wózki mi zawiodły, no i moje też doświadczenie nie jest zbyt długie, ale trzecie miejsce w kobietach nie jest źle. Jak oceniasz samą organizację? Jesteś osobą, która pochodzi
z okolic Szczecina, więc osobą też wychowaną na torze, na którym mieliśmy okazję dzisiaj rywalizować. Jak dla Ciebie z perspektywy kierowcy, który bardzo dobrze zna organizację tutaj mistrzostw, jak to dla Ciebie wyglądało, tak porównując z innymi imprezami, na których miałaś okazję startować, Organizacja była w porządku, nie mogę powiedzieć, że była bardzo dobra, bo mieliśmy problemy pewne z go-kartami. No niestety sędziowie nie zawsze nas słuchali i na przykład chcieli nam pomóc, ale daliśmy radę. I kierowcy byli bardzo w porządku wobec siebie, tak? Jeżeli na przykład nie chcieli stracić dużo, no to powiedzieli sobie, dobrze, jedziemy jednym tempem, żeby nie bić się i nie tracić. I robili tak, nie zaczęli się, że pokazali, że chcą jechać, jedziemy i nagle zaczęli się, ten z tyłu zaczął go wyprzedzać, no nie wiem. Po prostu atmosfera i to, co ludzie robią na torze, no to jest coś pięknego. Zobaczymy Cię za rok? No raczej. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Ale żeby nie było, że mamy tylko kierowców z okolic Szczecina albo ze Szczecina, to kierujemy się troszkę dalej. Łapiemy Pawła. Paweł Kołodziej, sympatyzant z Łodzią, jak to zostało określone. Pochodzący z Lublina, emocjonalnie związany z Łodzią, natomiast pochodzący z Lublina, czyli widzimy, że praktycznie z całej Polski pojawiają się kierowcy na mistrzostwach Polski w kartingu halowym. Paweł, jak dla Ciebie przebiegały te zawody? Co możesz powiedzieć w tym występie? No cóż, początek bardzo mocny i trzecie miejsce w pierwszym wyścigu. Potem trochę pecha, przestrzelony pit stop, mocne grupy, nie do końca dobre losowania, no i tak średnio, gdzieś w połowie stawki mniej więcej. A jak też samą organizację zawodów? Organizacja od wielu lat, niezmienna, także no cóż, złego nic nie będę mówił, natomiast z dobrych rzeczy na pewno na wielki plus przyspieszenie tych wyścigów i jakby tutaj organizatorzy bardzo widać było, że przyłożyli się, żeby było szybciej, lepiej, sprawniej. Zobaczymy Cię za rok? Nie wiem, kalendarz jest bardzo napięty, bardzo wiele ciekawych zawodów, nie chcę mówić ani tak, ani nie. Dziękuję bardzo. Patrzymy na zegar i prawie już mamy godzinę 20, a to oznacza, że już za chwilę będziemy kierować się w kierunku podium, gdzie nastąpi dekoracja zwycięzców wyścigów eliminacyjnych, lecz także dekoracja zwycięzców całych zawodów. Także teraz na chwileczkę się z Państwem żegnamy i już za chwilę na żywo z podium. Thank you.